Co odróżnia efektywne, wgrane zespoły od tych, w których za żadne skarby świata nie chciałbyś się znaleźć? Co sprawia, że niektóre dowożą wyniki, rozwiązują konflikty, a w niektórych po prostu nie wiesz, jak się odnaleźć? Dzisiaj popatrzymy na 5 dysfunkcji pracy zespołowej. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta, ten od zarządzania projektami. Jeżeli interesuje Cię temat zarządzania projektami, to zasubskrybuj ten kanał, sporo wiedzę. Jeżeli subskrybujesz i nie kliknąłeś jeszcze dzwoneczka, to zrób to, bo uważam, że dużo osób nie kliknęło dzwoneczka, chociaż subskrybuje, więc część treści może Was omijać. A coraz więcej się dzieje, coraz ciekawsze treści, nie chcecie tego przegapić, dzwoneczek jest bardzo dobrym rozwiązaniem. A teraz przechodzimy do tematu, do 5 dysfunkcji pracy zespołowej. Dlaczego to w ogóle ważne? No dlatego to ważne, że nie da się zrobić żadnego projektu, poprowadzić żadnej firmy, generalnie zrobić niczego sensownego bez zespołu. Czas jednoosobowych armii nigdy nie istniał. Tak na dobrą sprawę, dużych rzeczy nie robi się w pojedynkę. Zawsze działa zespół. I niektóre zespoły faktycznie potrafią świetnie zafunkcjonować, a w niektórych po prostu nie chcesz być. I czasem nie wiadomo dlaczego. Opowiem Wam o tych 5 dysfunkcjach, co sprawia, że zespoły się rozsypują, plus podam Wam kilka przykładów z mojego życia, jak sobie można w tym radzić. Więc jedziemy po kolei. Skąd się w ogóle wziął temat 5 dysfunkcji pracy zespołowej? 5 dysfunkcji pracy zespołowej widzicie właśnie na ekranie. To książka, to jest opowieść o przywództwie. Książka napisana w fabularyzowany sposób, czyli jest tam pewna historia, w której coś się dzieje. To dosyć modny sposób na pokazywanie historii. Dosyć fajnie i przyjemnie się to czyta i można pod spodem spojrzeć, co autor ma na myśli odnośnie tych 5 dysfunkcji, czyli sprawdzenia, jakie elementy sprawiają, że zespół nie funkcjonuje. Warto książkę sobie przeczytać, żeby wyrobić swoje zdanie. Ja Wam powiem esencję, bo dużo takich książek, które są opisane w ramach historii, tak naprawdę esencja wprowadza się może do 10-15 stron, a reszta to jest cała opowieść, która sprawia, że dużo lepiej to story przyswajasz. A tutaj pójdziemy bardziej w optyce pigułkowej i opowiem trochę moją część historii. Jakie jest te 5 dysfunkcji? Co sprawia, że zespół się sypie i nie działa? Możecie się zastanowić teraz przez chwilę, zapauzować i wrzucić w komentarzu, co według Was najbardziej rozwala pracę zespołu? Co sprawiało, że nie chcieliście pracować w zespołach, w których byliście? Co Was odrzucało? Wrzućcie to, jestem bardzo ciekaw, czy to, co Wy myślicie, pokrywa się z tymi dysfunkcjami. Uważam, żebyście to wrzucili, zanim ja zacznę o tym opowiadać, no bo wtedy nie do końca będzie zabawa, będzie można sprawdzić. I zobaczymy, czy autor miał dobry pomysł i dobrą intuicję. Przejdźmy sobie po kolei. Jakie te dysfunkcje są? Brak dbałości o wyniki. To jedna z nich. Czyli jeżeli nasz zespół nie do końca dba o to, czy dowiezie to, co ma dowieźć, czy to, co będzie komuś potrzebne, czy to w jakiś sposób działa. Zrobiłem moją robotę odtąd dotąd, czy to jest komukolwiek potrzebne, mnie to nie do końca interesuje. Pewnie napotkaliście takie zespoły, napotkaliście takich ludzi, którzy mają w rozpisce napisane odtąd dotąd, ale nie zrobią tego kroku dalej, żeby upewnić się, że wykonana przez nich praca komukolwiek jest przydatna. Zrobiłem i tyle. Reszta mnie nie interesuje. Druga rzecz, unikanie odpowiedzialności. Mega istotna rzecz, jeżeli mówimy w ogóle o projektach, to jest początek końca. Jeżeli masz ludzi, którzy za nic nie wezmą na siebie odpowiedzialności za swoje zadania, nie będą chcieli wyrobić tego, co mają ogarnąć, to ciężko jest to dowieść. Nawet nie rozmawiamy wtedy o pracy z dorosłymi ludźmi, natomiast ma to też swoje przyczyny. Dlaczego niektórzy ludzie unikają odpowiedzialności, to zaraz porozmawiamy o tym w mojej historyjce. Brak zaangażowania. Kolejny element to zaangażowanie. To jest bardzo szeroki temat, nie? Bo zaangażowanie rozciąga się od tego, że w ogóle słuchaj, pomogę Ci, po to, że ktoś proaktywnie zastanawia się, jak może pomóc, jak może poprowadzić Twój zespół do przodu, jak może być członkiem zespołu, który faktycznie wnosi wartość, jak pomóc Tobie jako liderowi, ale też z Twojej perspektywy, to jest kwestia, jak bardzo się angażujesz. Tutaj zawsze docieramy do tej granicy, ile mojego życia prywatnego ja muszę oddawać zespołowi pracy. Zaangażowanie jest szerszym tematem, ale do tego też dojdziemy, co ja mam na myśli pod kątem braku zaangażowania i co oznacza takie zaangażowanie na zdrowym poziomie. Obawa przed konfliktem. To jest bardzo ciekawa sytuacja. Mamy to schowane bardzo mocno w głowach. Chcemy być mili, nie lubimy konfliktów, nie lubimy konfrontacji. W szkole nas uczą tego, że słuchaj, ustępuj głupszemu, nie? Ja pamiętam, jak moja mama mnie uczyła, głupszemu trzeba ustępować.
To jest taka sobie strategia, szczerze mówiąc. Ale na koniec, po tych wszystkich komunikatach, większość z nas unika konfliktu jak ognia, jakiegokolwiek, bo boi się konfrontacji, nie chce, żeby ktoś sobie coś złego pomyślał i to sprawia, że pozbawiamy się bardzo dużej części sposobów, mechanizmów pracy, które są tak na dobrą sprawę konstruktywne i co więcej, są zaszyte w każdy projekt, w każde działanie zespołowe, w każdy biznes, w każde przedsięwzięcie. Każdy ma trochę inne oczekiwania. Jeżeli boimy się konfliktu, to dużo rzeczy może pójść nie tak, nie? Od katastrofy Titanica po wszelakie inne katastrofy, jeszcze do tego dojdziemy, to jest problem numer 4, obawa przed konfliktem i piąty, taki leżący u podstawy, to brak zaufania. To bardzo łatwo się domyślić, dlaczego brak zaufania rozwala zespół. No bo jeżeli ty nie wiesz, czy ktoś ci nie wbije noża w plecy, nie wiesz, czy jeżeli podejmiesz decyzję i twój szef za tobą się wstawi, nie wiesz, czy jeżeli będziesz wykonywać wszystko poprawnie, to możesz czuć się bezpiecznie, to sorry, wtedy zamiast robić pracę i zajmować się zespołem, przede wszystkim dbasz o to, żeby z tobą się nie stało nic złego, nie? Musisz zrobić duchochrony. I to od początku sprawia na samym fundamencie, że taki projekt w ogóle nie może ruszyć. Trzeba sobie zaufać, trzeba być otwartym na konflikt, trzeba się angażować, bez zaangażowania nie ma zespołu, trzeba brać na siebie odpowiedzialność i trzeba zadbać o wynik. I pytanie, czy to najlepszy model, najgorszy i tak dalej, uważam, że całkiem niezły. Naprawdę niezły, ponieważ każdy z tych elementów jest trochę szerszy niż tylko to, co jest napisane tutaj na ekranie. To jest kwestia patrzenia o wartości i czy ja się zgadzam z tym modelem? Bardzo mi się ten model podoba. Czy bym go wpisał pod kątem wartości u siebie w firmie 1:1? W dużej mierze tak. Moja filozofia działania jest bardzo bliska tego i wierzę, że w taki sposób to powinno funkcjonować, ale popatrzmy, co to oznacza w praktyce, nie? Bo fajnie jest mówić o pewnych teoriach, pomysłach, super by było, gdybyśmy mieli idealny zespół, ale Mariusz, my nie mamy idealnego zespołu, bo u nas różnie bywa. Bo życie właśnie takie jest, różnie bywa. To jest model, do którego zmierzamy. Kilka przykładów, jak tam dojść i w jaki sposób o tym myśleć. Zaczniemy od dołu, od tego fundamentu. To jest bardzo fajne hasło, które znalazłem. Zaufanie wchodzi po schodach, wjeżdża windą. Jest zaufanie budujesz przez to, że ludzie są w stanie siebie czytać. Jesteś w pewien sposób przewidywalny. Czyli jeżeli coś mówisz, to robisz. Jest takie powiedzenie walk your talk amerykańskie. Chyba już o tym wspominałem na tym kanale. Czyli idziesz tam, gdzie mówisz. Jesteś spójny, konsystentny. Ludzie wiedzą, że jeżeli to powiesz, to się zadzieje. I to sprawia, że czujesz się bezpiecznie z kimś takim. Ja uważam, że to jest fair i to jest sensowne i całkiem inaczej się pracuje z partnerami, z którymi jeżeli się na coś umówisz, to się zadzieje, a jeżeli miałoby się nie zadziać, dostajesz informację, słuchaj, nie zadziało, coś się zmieniło i masz jasność, rozumiesz na jakiej podstawie człowiek działa, podejmuje decyzję. Wiesz, że jeżeli zaczniesz funkcjonować, to ktoś nie będzie ci robił za plecami. Natomiast sytuacja jest taka, że jeżeli włamiesz to zaufanie, w zależności od tego, jak duży kredyt zbudowałeś. Jeżeli przez lata robiłeś coś super, masz ten kredyt zaufania spory. Jeżeli coś spieprzysz, to okej, zapłacisz za to trochę tym zaufaniem, ale nadal może być wysokie. Natomiast jeżeli zrobisz coś, czasem to mogą być małe rzeczy, ale istotne dla drugiej strony, które podważą to zaufanie, zachowasz się inaczej, wbijesz po prostu nóż w plecy w mniejszy albo większy sposób i to zaufanie wpada, co wtedy się dzieje? Wtedy człowiek zamiast poświęcać swoją energię na pracę, zastanawia się, dobra, ja muszę zadbać o swoje bezpieczeństwo. Jak pomyślicie o piramidzie Maslowa, to uderzasz w dół, ok, ja muszę być przede wszystkim bezpieczny i dopiero później działamy. Ja to widzę dokładnie w każdym projekcie, na którym pracujemy. Jeżeli mamy klienta, któremu można ufać, wiemy, że nie będzie wywalał na nas winy, wiemy, że wszystko sensownie działa, to wtedy ryzykujesz, jesteś otwarty na to, żeby podsuwać nowe pomysły, zrobić trochę więcej. Ale wiesz, że wytknie ci każdy błąd, w który się pakujesz, no to wtedy, sorry, potrzebujesz poruszać się trochę ostrożniej. Jest taka fajna książka, Szybkość zaufania. Znaczy fajna jak fajna, przeczytałem jej kawałek. Natomiast zgadzam się co do tego, że jeżeli ufasz, pewne rzeczy się robi dużo szybciej, negocjuje się dużo szybciej. Generalnie po prostu o zaufaniu chyba powiedziałem wszystko. Fundament wszystkiego. Według mnie, co jest podstawą zaufania? Spójność. Walk your talk. Rób to, co mówisz. I to ze sobą działa. Czy to jest trudne? Tak, to jest mega trudne, bo czasem trzeba niestety jako szef zespołu narazić się na to, że to nie będzie najprostsze, najwygodniejsze i tak dalej trzymanie się pewnej decyzji, ale jeżeli ją podjęliśmy, jest zgodna z wartościami, warto tam pójść. I u dobrych liderów, przynajmniej ludziom, którym ufam, wiem, że
podzielamy pewne wartości, wiem, jakie ich wartości są i wiem, że nawet jeżeli jest jakiś fuck up, to ja się czuję bezpiecznie, że będziemy myśleć w kategoriach win-win. Warto to przemyśleć. Jeżeli nie ufacie sobie w zespole, no to jest punkt startowy do zastanowienia się, w jaki sposób to zmienić. Drugi element, odnośnie konfliktu i obawy o konflikcie, to trochę już mówiłem. Boimy się konfliktu, bo to jest niefajne, nie wiadomo, co się zadzieje, będzie starcie, nie wiem, czy wygram, czy nie wygram, jak podejść do tego konfliktu, żeby koniecznie wygrać. No i tu jest case następujący. Sam konflikt nie jest problemem, bo konflikty są naturalne. Codziennie doświadczacie całej masy konfliktów. Czy w domu, czy w pracy. Masz zrobić coś wcześniej, ktoś nie chce, żeby to było zrobione wcześniej. Albo inaczej, masz mega presję na to, żeby zrobić to na wczoraj, a ty wiesz, że to wpłynie na twoje życie prywatne. Chcesz to w jakiś sposób zmienić. Klient ciśnie, dorzućcie jeszcze to, a to wiesz, że to ścina ci twoją marżę. One są wszędzie, bo są zaszyte w to, w jaki sposób operujemy. Jest ograniczony zasób czasu, ograniczone pozostałe zasoby. Będziemy non-stop w konflikcie. Są różne oczekiwania, nie? I co w tym zrobić? Nie unikniesz konfliktu, nie ma opcji, on jest. Tylko jak z tego wyjść? Konflikt nie oznacza, że ja muszę wygrać, ty musisz przegrać. Filozofia win-win jest naprawdę niezłym podejściem. Zastanowienie się, w jednym z odcinków nagrałem huśtawkę, patrzenie na rzeczywistość z różnych miejsc. Poszukaj sobie o tych trzech pułapkach ukrytych w projektach. I sytuacja jest taka, jeżeli myślisz w kategorii win-win, możemy wygrać, wtedy konflikty rozwiązuje się trochę inaczej. Nie na zasadzie nawalanki, chociaż czasem są takie sytuacje, że nie ma innego wyjścia, bo ktoś się nie zachowuje do końca fair. Ale jeżeli podchodzisz do konfliktu na zasadzie, ok, słuchaj, mamy problem, zastanówmy się, na czym ten problem polega, co chcemy osiągnąć, jakie jest twoje stanowisko, jakie jest moje stanowisko, jak my możemy to pogodzić, żeby to miało ręce i nogi, to wtedy podchodzisz do tego inaczej. Konflikt jest czymś normalnym. Problemem nie jest konflikt, problemem jest sposób jego rozwiązywania. I co się dzieje, jeżeli zespół boi się konfliktu? Nie powiedzą ci o tym, że jest jakiś problem. Kapitanie, musimy otworzyć ten safe z lornetkami, żeby zobaczyć, co jest nie tak, bo góry lodowe są na horyzoncie. To jest mniej więcej cave Titanica. Nie chcieli przeszkadzać kapitanowi, kapitan miał swoje oczekiwania. Dużo takich katastrof znamy, gdzie po prostu ktoś, unikając konfliktu, po prostu zostawił i kończyło się to katastrofą. Zespół nie spyta, co jest nie tak. Zespół nie zaryzykuje jakichś nowych innowacyjnych tematów, bo będą się bali konfliktu, bo po prostu będą siedzieć cicho. I pytanie, czy taki zespół chcesz i czy w takim zespole chcesz działać. Jeżeli ty z kolei masz szefa, który gdzieś tam unika konfliktu, co możesz zrobić, jeżeli jesteś na dole hierarchii? Okej? Nie musisz od razu wywoływać wojny światowej, bo to nie tędy droga. Trzeba się zastanowić, dobra, jaki jest pierwszy krok, który możesz zrobić, żeby zgłosić pewne elementy, które według ciebie są istotne, które trzeba było poruszyć i jak możemy je ogarnąć. To, że nie ma konfliktu, to też powoduje, że informacja zwrotna w zespole nie przepływa, nie? Bo boisz się komuś powiedzieć, słuchaj, zrobiłeś to nie tak, chciałbym, żebyś to zrobił trochę inaczej. O rany, to on sobie pomyśli, co się zadzieje i tak dalej. I to znowu wraca do fundamentu, do zaufania. Te rzeczy ze sobą grają. Trzeci problem, to jest kwestia zaangażowania, robienia czegoś. I zdrowe zaangażowanie to jest dla mnie, to jest mój obszar odpowiedzialności. Ja jestem jego właścicielem, zaopiekuję się tym. Wydawało mi się, że takich osób jest sporo, bo w dużej mierze wychowywałem się w takim otoczeniu, z takimi osobami miałem do czynienia. Osoby, które spotykałem, które unikały odpowiedzialności, były dla mnie, nie angażowały się za bardzo, to były raczej wyjątki. Później w dorosłym życiu przekonałem się, że nie do końca tak jest. Osób, które się zaangażują w temat, jest naprawdę mało. Jeżeli masz w sobie kogoś takiego, mówi ci głos pod spodem, kurde, chciałbym to zrobić, to się zaangażuj. Przywództwo się bierze, a nie dostaje. Nikt nie może ci ktoś wyznaczyć, słuchaj, jesteś szefem, ale to jest tylko i wyłącznie metka, etykietka, nie? Ubranie, które ktoś cię ubrał, które nie do końca musi być prawdziwe. Przywództwo trzeba wziąć, trzeba zdecydować, dobra, to jest moje, ja to biorę, ja chcę zrobić, biorę odpowiedzialność za to, to jest mój obszar, chcę to dowieść. I to jest kwestia zaangażowania. Nie? Zaangażowanie po prostu w twoim obszarze. Co jest moje, za jaki wynik odpowiadam, jak chciałbym, żeby ten mój obszar się rozwijał, jak mogę być lepszym w tym, co robię, czy mogę zrobić coś więcej i czy chcę zrobić coś więcej. Trzeba to zrobić. Tak, ja podnoszę rękę, ja to zrobię. To jest case, który odróżnia w większości wypadków. Jak popatrzycie dookoła, i to zaczynało się już w organizacji studenckiej, w której pracowałem,
grupa 50 osób. W tej grupie 50 osób trzeba było przywieźć jakieś tam gazety od sponsora, jakieś magazyny. I pytam w grupie 50 osób, kto chce się po to wybrać. Cisza. Ja wtedy zrobiłem taką rzecz, że stwierdziłem, słuchajcie, albo jesteśmy dorośli, albo nie mamy o czym rozmawiać. Ja wychodzę na 10 minut, wracam po 10 minutach. Kto tutaj będzie, oznacza, że gramy razem. Jak was tutaj nie będzie, zostanie kilka osób, to jest dla mnie ok. Zostaję tylko i wyłącznie z tymi osobami. Wyszedłem, wróciłem. Wszyscy byli, co więcej, przydzielili swoje zadania i ruszyło. Zrobiłem to totalnie instynktownie, ale case jest taki, ludzie sami muszą zdecydować, ja to biorę. Ja chcę się tym zająć. To jest jedyny sposób na rozwój przywództwa i zaangażowanie. Warto taką postawę wspierać. Jeżeli widzisz wokół siebie, wspieraj. Czwarte, to jest case odnośnie unikania odpowiedzialności. I to z historii, która mnie spotkała 2 tygodnie temu. Początek całej zabawy z koronawirusem, pozamykane sklepy. Ja potrzebowałem kupić biurko. Potrzebowałem kupić biurko, gdzie mogę ustawić ten cały sprzęt do nagrywania, prowadzenia zdalnych szkoleń i tak dalej. Umówiłem, zamówiłem sobie to biurko w IKEA, tylko z dowozem nie za bardzo, bo dowóz byłby za późno, stwierdziłem, pojadę i odbiorę osobiście. No i pojechałem odebrać, wszystko uporządkowane, stoisz sobie w kolejce, samochody parkowane co drugi, fajnie, podchodzę do stanowiska, na którym mam odebrać biurko, no i się okazuje, że jest jakiś problem. Dziewczyna, która była na tym stanowisku, wie, że to był jej pewnie pierwszy dzień. W ogóle te procedury odbioru osobistego jakoś były tworzone pewnie na nowo. Nie wiadomo do końca było, jak ogarnąć. I widać było, że stoi moje biurko, ale jakoś inaczej opisane. Nie do końca to zamówienie. I obok stał jej szef i mówi, dobra, dawaj panu to. No a co, jeżeli to będzie nie tak? Najwyżej będzie na mnie. I to jest dla mnie taki przykład na branie na siebie odpowiedzialności takie na co dzień. Dobra, czasem może być tak, człowiek był na tyle świadomy, że pewne rzeczy mogą pójść nie tak, są nie do końca opisane, rozwiązujemy problem tu i teraz, to do siebie pasuje, ktoś się pomylił, bo jesteśmy na początku ustawiania całego procesu. Dobra, rozwiązujemy, żeby klient był zadowolony, najwyżej będzie na mnie. Temat zamknięty. I to jest właśnie branie na siebie odpowiedzialności. Podejmujesz decyzję, chociaż nie masz do końca pewności, że wszystko ok, ale wierzysz, że pójdziesz we właściwą stronę. I kiedy człowiek może to zrobić? Jeżeli ma wbudowane te rzeczy pod spodem, ufa, że nie będzie miał, nie poniesie za to nie wiadomo jakich konsekwencji, nie boi się potencjalnie konfliktu, rozmawiania o tym, że coś poszło nie tak, inaczej podjąłem taką decyzję, jest zaangażowanie. Dobra, biorę, to jest mój temat, ja się poczuwam do odpowiedzialności i po prostu bierze na siebie odpowiedzialność. I to jest mega fajna ilustracja, brawa dla IKEA. W ogóle po prostu jak sobie popatrzycie na IKEA jako sposób organizacji, jak tam kupujecie rzeczy od czasu do czasu, bardzo dużo się można nauczyć. A tutaj po prostu to jest dokładnie to, o czym mówimy, o braniu na siebie odpowiedzialności. I piąta rzecz, to dbałość o wyniki. Praca jest skończona wtedy, kiedy jest skończona. Są sytuacje, gdy ktoś robi zadanie, a nie robi je do końca. Przykład ostatnio, który nas trafił, ekipa postanowiła wdrożyć zwinne podejście do zarządzania i zamówili sobie kanban boardy. Tablice korkowe, na których mogli przyczepiać karteczki, żeby móc na tym pracować. No i jedna osoba dostała zadanie. Tablice. Tablice to jest twoje zadanie. Jak? Co się zadziało z tablicami? Tablice były zamówione. Tyle. Koniec. Nie na zasadzie, że zamówione, zamontowane, upewnienie się, że ludzie mogą z nich korzystać, że wszystko jest. Nie, zamówiłem tablicę, temat zamknięty. Bardzo ważna rzecz, spojrzenie na całość. Z różnych względów to mogło wynikać. To mogło wynikać z tego, że były inne ważniejsze rzeczy, inne tematy i tak dalej. Każdy z nas ma coś takiego, że zrobił po łebkach. Ale jeżeli to jest wyjątek, to spoko. Jeżeli to jest zasada, to wtedy jest problem. Więc zastanawianie się, dobrze, to czemu służy to, co robię? Jaki ma być efekt końcowy? Czy to faktycznie zadziała? Upewnienie się, że zadziała, że osoba, dla której to dowiozłem, otrzymała to, czego potrzebowała. Nie? To są bardzo ważne rzeczy. Jednocześnie bardzo trudne na co dzień, gdzie się goni bieżączka i to się rozjeżdża. Tylko bez tego znowu zespół działa tak jak fajnie, jesteśmy zaangażowani i działamy, ale jeżeli te wyniki się ze sobą nie spinają, to nie produkujemy tego, co powinniśmy produkować. Nie? Kolejny problem. I mam nadzieję, że to było inspirujące dla was dzisiaj, bo tak się zastanawiam, czy to był konkret, o którym opowiedziałem. Staram się opowiadać w każdym odcinku o konkrecie. Czy to był konkret według mnie? Tak. Bo oprócz takich narzędzi, szablonów,
case'ów i tak dalej. To wszystko, co napędza całą tą rzeczywistość, w której działamy, w jakiej funkcjonujemy, to też jest kwestia filozofii myślenia, sposobu myślenia i działania. I tego nie widać na co dzień. Nie widać. Jak to podsumować wszystko? Dla części osób może się wydawać, no dobra, ale gdzie tu konkret? Tu nie ma szablonów, tu nie ma narzędzi. O to mam się oprzeć. Oprócz narzędzi i szablonów, sposób myślenia jest istotny. Nie widać tego sposobu myślenia w sposób dosłowny, ale on się odbija w działaniu. I rozwiązywanie pewnych sytuacji, zastosowanie tych narzędzi, o których mówię, też inaczej będziesz stosować, jeżeli trochę inaczej o nich będziesz myśleć. Ten odcinek zostawiam Wam do przemyślenia, do zastanowienia się, jak jest w Waszych zespołach. Czy to działa, czy to nie działa. Jak jesteś liderem, to zobacz, który z tych elementów tam jest, którego nie ma, na którym trzeba by było popracować. I chciałem Was zaprosić też, jeżeli po prostu macie zespół, w którym chcecie popracować, żeby był efektywny i skuteczny, chciałem Was zaprosić na nasze szkolenie, zarządzanie zespołem projektowym, na którym właśnie to robimy. Ja się specjalizuję w tym, żeby działały narzędzia, żeby ze sobą coś się to łączyło, a ludzie od nas, trenerzy, którzy ze mną współpracują, zajmują się tą częścią miękką, żeby pomóc Wam lepiej działać jako zespół. Po to, żeby się lepiej zrozumieć swoje role, być gotowym na konflikty, na ich rozwiązywanie, dać Wam narzędzia i sposoby na zastosowanie tego wszystkiego, o czym mówiłem w praktyce. Więc jeżeli myślisz o czymś takim, to kliknij w link, który jest w opisie do tego filmiku, zobacz nasze szkolenie, to może być fajny temat. Oczywiście w wersji online, jak najbardziej. Na czas koronawirusa i wszystkich innych tematów zdalnie też działamy. A dla wszystkich Was na koniec, do przemyślenia, jak działają Wasze zespoły, jak chcecie, żeby to działało. I pamiętajcie, że przywództwo się bierze, a nie dostaje. Trzeba nad tym popracować samemu. Serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków i do tego, żeby Wasze zespoły działały jak najlepiej. Powodzenia.